Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu jasielskiego. Wykształcenie we współczesnym świecie jest uważane za najważniejszą inwestycję, która pozwala na realizację zamierzonych życiowych celów. Jest podstawą do znalezienia i wykonywania pracy, która będzie satysfakcjonująca pod względem wynagrodzenia, rozwoju osobistego, a także, co nie jest bez znaczenia, osiągnięcia prestiżu społecznego. Jakość kształcenia weryfikuje rynek pracy. W systemie kształcenia zawodowego umożliwienie znalezienia satysfakcjonującej pracy jest jednym z podstawowych celów systemu edukacji. Aby w pełni zrealizować to zadanie, młody człowiek musi podczas pobierania nauki w szkole na kierunku przez niego wybranym, przygotowującym go do podjęcia pracy, nabyć takie umiejętności i wykształcenia, które będzie jak najbardziej zbliżone do warunków w pracy zawodowej. To założenie było priorytetem podczas opracowywania projektu Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu jasielskiego, realizowanego przy wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Do projektu wybrano 5 szkół z terenu powiatu przygotowujących absolwentów do podjęcia pracy w zawodach najbardziej poszukiwanych na rynku, a jednocześnie gwarantujących satysfakcjonujące warunki finansowe. Zespół szkół nr 3 imienia Stanisława Pawłowskiego w Jaśle, zespół szkół nr 4 w Jaśle, zespół szkół technicznych imienia Bohaterów Września w Jaśle, zespół szkół usługowych i spożywczych w Jaśle, zespół szkół budowlanych imienia Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle. Realizacja projektu wzbogaca ofertę edukacyjną placówek szkolnych, jednocześnie wzmacniając kompetencje kadry nauczycielskiej oraz wzbogacając bazę dydaktyczną, która dzięki realizowanym założeniom projektu w pełni odpowiada na potrzeby rynku pracy. Przede wszystkim jednak absolwentom opuszczającym szkolne mury daje większą szansę na zatrudnienie i godną płacę w wybranym przez nich zawodzie. Projekt daje szansę, otwiera drzwi do kariery zawodowej. Doposażenie pracowni na pewno zwiększy jakość kształcenia w naszej szkole. Uczniowie mają teraz możliwość pracy na sprzęcie, który jest sprzętem kompatybilnym ze sprzętem w zakładach pracy. Pracodawca, biorąc naszego ucznia, nie musi go szkolić od nowa, od początku, tylko ten uczeń staje się dla niego na pewno dobrym pracownikiem. Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu jasielskiego. Na kwotę ponad 50 tysięcy złotych zostały doposażone klasopracownie Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych. Szkoła kształci młodzież na poziomie technikum i szkoły branżowej w zawodach, których absolwenci są bardzo poszukiwani na rynku pracy. Są to zawody, bez których trudno sobie wyobrazić codzienne funkcjonowanie społeczeństwa. Doposażone w nowoczesny sprzęt klasopracownie szkoły zauważalnie podniosą poziom wiedzy i umiejętności jej absolwentów. Myślę, że właśnie poziom tutaj się zwiększył, bo kształciliśmy do tej pory i młodzież radziła sobie, znajdowała pracę. Natomiast może nie miała styczności z tak bardzo profesjonalnym i nowoczesnym sprzętem. Uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności, dodatkowe kwalifikacje. Mieli też możliwość na stażach w zakładach pracy zapoznać się, jak to wygląda w zakładzie pracy. Tutaj zdobyli dodatkowe umiejętności z fryzjerstwa, z dziedzin spożywczych, odzieżowych. Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu jasielskiego. Nie wyobrażam sobie, jak moglibyśmy nauczyć się tylu ważnych rzeczy bez tego sprzętu. Takie przekonanie dominuje wśród uczestników projektu, mających możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności, wykorzystując zakupiony w ramach projektu nowoczesny sprzęt. Niezauważalna prawie różnica pomiędzy tym, z czym uczniowie spotykają się na co dzień poza szkołą, a tym, jaka wiedza i umiejętności są im przekazywane w szkole, powoduje u nich większą motywację do jak najbardziej efektywnego wykorzystywania czasu nauki. Znajdę dobrą pracę, co najważniejsze, dobrze płatną i wiem, że się w niej odnajdę. Młodzież jest bliżej rynku pracy dzięki właśnie takim inwestycjom, które
wdrażają do naszych pracowni możliwość nauczania na najnowocześniejszym sprzęcie, na najnowocześniejszym oprogramowaniu, ma już kwalifikacje. Pracodawca nie musi od początku wdrażać naszych absolwentów do zawodu, gdyż po ukończeniu szkoły z wykorzystaniem tego sprzętu jest po prostu gotowy do podjęcia wyzwań w swoim zawodzie. Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu jasielskiego. Zdobywanie praktycznej wiedzy w tak trudnej dziedzinie, jaką są zagadnienia ekonomiczne, czy też w dziedzinach nowych technologii związanych z grafiką komputerową, projektowaniem, nie byłoby możliwe bez doposażenia klasopracowni szkoły w sprzęt, który na co dzień jest też wykorzystywany w firmach i zakładach pracy. Uważam, że korzystanie z tego projektu jest korzystne dla mnie, ponieważ poszerza moją wiedzę oraz moje umiejętności na przyszłym rynku pracy. Udział w projekcie realizowanym przez powiat rozszerzył umiejętności i szanse na rynku pracy absolwentów szkół nr 4 popularnego ekonomika. Staraliśmy się tak przystosować pracownie, tak je doposażyć, aby przejście ucznia do pracy w warunkach firmy, zakładu czy instytucji było naturalnym przejściem, tak aby uczeń mógł podjąć od razu wyzwania związane z konkretną pracą zawodową. I to na to stawiamy ogromny nacisk. Brak wykształconych pracowników z odpowiednimi umiejętnościami, kwalifikacjami i wiedzą jest dużym problemem dla pracodawców. Stąd konieczne jest podejmowanie wszelkich działań, które umożliwiają kształcenie na odpowiednim poziomie, zgodne z potrzebami rynku pracy. Jednym z takich działań jest realizacja przez powiat jasielski projektu Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu jasielskiego. Projekt umożliwił podwyższenie kwalifikacji zarówno uczniom, jak i kadrze nauczycielskiej. Zawód nauczyciela wymaga kształcenia się przez całe życie. Udział w tym projekcie również umożliwił nauczycielom rozwijanie swoich umiejętności zawodowych i kompetencji. Jednocześnie sama wiedza o wykorzystaniu nowoczesnych metod i technologii jest niewystarczająca. Udział w projekcie przełoży się na jakość kształcenia i na atrakcyjność prowadzenia zajęć. Dla uczniów oznacza to wzrost efektywności kształcenia i nabycie nowych umiejętności praktycznych. Powiat realizuje szereg projektów łączących wiedzę z praktycznym wykorzystaniem nowoczesnych technologii i sprzętu. Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu jasielskiego. W wyniku splotu wielu czynników, jakie pojawiły się od początku transformacji ustrojowej, szkolnictwo zawodowe w Polsce nie zawsze odpowiadało i odpowiada warunkom dynamicznie rozwijającej się gospodarki i przedsiębiorstw wykorzystujących nowoczesne technologie w produkcji oraz w usługach. Dlatego inwestowanie w edukację młodych ludzi jest niezwykle istotne dla kondycji całej gospodarki. Nie możemy naszym uczniom wmawiać, że mają przed sobą szalone perspektywy rozwoju, a jednocześnie dawać im wykształcenie zupełnie nieprzystające do otaczających ich rzeczywistości. Musimy im umożliwić wykorzystanie perspektyw, o których tak chętnie im opowiadamy. Mamy obowiązek wręcz otworzyć im drogę do osobistej kariery. Dzięki realizacji projektów poprawi się dostępność do infrastruktury szkolnictwa zawodowego i ustawicznego mieszkańców powiatu jasielskiego. Zostanie znacznie udoskonalony poziom kształcenia umiejętności zawodowych, a poziom kształcenia praktycznego w zawodach deficytowych ulegnie zdecydowanej poprawie. Wszystko posłuży zwiększeniu szans absolwentów nie tylko na lokalnym, ale i regionalnym rynku, co przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia. Tylko wiedza w połączeniu z wykorzystaniem innowacyjnego sprzętu jest właściwą drogą do wykształcenia dobrych fachowców. Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu jasielskiego. Stawiamy na to, żeby uczniowie byli przygotowani przyszłościowo. Możliwość nauki by była, ale na pewno nie na tak wysokim poziomie. Chcemy uczyć na nowoczesnym sprzęcie i kształcić najwyżej wykwalifikowaną młodzież na rynku pracy. Myślę, że młodzież teraz ma większą możliwość kształcić się na profesjonalnym sprzęcie.
Dzięki udziałowi w tym projekcie mamy możliwość kształcenia młodzieży na bardzo wysokim poziomie. Dni, kiedy uczymy się tego, co mamy robić, przybliżają nas tylko do tego, żeby dosiągnąć perfekcję w tym, co w przyszłości będziemy robić w naszej pracy.